Witam serdecznie, jestem w hrabstwie Donegal, gdzie kontynuuję nową świecką tradycję. Ta nowa świecka tradycja zaczęła się dokładnie 3 lata temu. Na czym ona polega? Na tym, że zawsze, kiedy mamy noc świętojańską, przesilenie letnie, wybieramy się gdzieś z moimi towarzyszami w góry na 2 dni. Dziś w planach są klify Slieve League. To na pewno będzie pokazane. No i jeśli starczy czasu, oczywiście krótka wycieczka po Donegal Town. A klify zatrzymaliśmy się w połowie drogi, aby podziwiać piękne widoki, które dostarcza Wild Atlantic Way. Za moimi plecami jest Ben Bulben w hrabstwie Sligo, którego miałem okazję zdobyć rok temu. Jest przepięknie, troszkę chłodno, no ale cóż, za moimi plecami wiatr od Atlantyku. Dobrze słychać, strasznie wieje. Czuj, że tutaj jest dziki Atlantyk. Wyglądają klify w Donegal. Czysta natura. Jesteśmy ciągle w drodze na klifach. Strasznie wiało. Teraz troszkę się uspokoiło, ale nasz kierunek jest tam. Chcemy wyjść na ten najwyższy szczyt albo najwyższe wzniesienie, jak kto woli. No i najwyższy czas na krótką przerwę i trzeba się troszkę rozgrzać. Tutaj mam irlandzki napój, który dodaje sił, czyli whisky 3-krotnie destylowana. Na zdrowie! No, świetna whisky. No, whisky jednak pomogła. Tutaj nabrałeś? Nabrałem trochę energii. Say hello. O, jest dobrze. Hello, hello. Ot takie piękne widoki po drodze. Warto było kierować te 3,5 godziny. No i praktycznie jesteśmy chyba na najwyższym punkcie tych klifów. Mówię chyba, bo zawsze może się znaleźć ktoś i mnie poprawi, że się myliłem. Jednakowoż, ponieważ nie można zrobić tutaj tak zwanego lupa, czyli kółka wokół tych klifów, to musimy wracać do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy samochód. W każdym razie była to niezwykła przygoda z klifami w hrabstwie Donegal i z dzikim Atlantykiem. Wieje niemiłosiernie. Wracamy w stronę parkingu samochodowego. Atrakcja zaliczona. Jestem.
jestem w centrum Donegal Town. To bardzo małe miasteczko, ale malownicze. Widać, że mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do turystów. Tak dziwnie się trafiło, że w tym samym czasie zjawili się bajkerzy różni. Tutaj widzicie, na Harley'ach przyjechali. Cóż robić, cóż robić. Miasto jest podzielone między nas a nich. I taka krótka notka, no Donegal, pewno wielu z was sobie nie zdaje sprawy, ale to hrabstwo to jest drugie co do wielkości po Cork w Republice Irlandii. I druga taka ciekawostka o hrabstwie Donegal. Żeby się dostać do hrabstwa Donegal, trzeba przejechać przez Irlandię Północną. A więc nie jest ona częścią, nie graniczy ona z hrabstwami należącymi do Republiki. No i najwyższy czas, żeby wam pokazać tą nieoficjalną część zwiedzania, czyli świętowanie udanej wyprawy w góry, w klify, czy gdziekolwiek się da. Slancia. Wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak samo my musimy już pożegnać się z przepięknym hrabstwem Donegal. A mam kilka słów do przemyśleń na zakończenie tej wycieczki. Otóż francuski pisarz Louis Ferdinand Celin napisał: tylko podróżowanie ma sens, ono rozwija wyobraźnię. I ten cytat chciałbym zostawić do przemyślenia.